rynek w Siewierzu. Placem centralnym miasta był czworokątny rynek zwany Wielkim. Z rynku wychodziły trzy ulice: Bytomska, Koziegłowska i Krakowska, a od strony północnej plac Targowy. Wytyczony podczas lokacji miasta w 1276 roku, rynek stanowił jego centrum handlowe i polityczne. Od 1523 do 1870 roku na środku rynku stał ratusz, siedziba władz miasta. Większość zabudowy rynku do pierwszej połowy XX wieku była drewniana, za wyjątkiem ratusza i dwóch kamienic wzniesionych w XVII i XVIII wieku. Gospodarcza miasta opierała się na korzystnym położeniu geograficznym, na skrzyżowaniu licznych szlaków handlowych. Komory celne Siewierska, Będzińska i Koziegłowska obsługiwały szlak śląsko-ruski, który odgrywał najpoważniejszą rolę w handlu lądowym szlacheckiej Rzeczpospolitej. Siewierz to jeden z najstarszych polskich grodów. Położony na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej w malowniczej Dolinie Czarnej Przemszy. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1125 roku. Pod koniec XII wieku Siewierz należał do książąt śląskich i już wtedy był siedzibą kasztelanii oraz osadą targową na szlaku handlowym prowadzącym ze Śląska na Ruś. Ruiny siewierskiego zamku wznoszą się w dawnej, bagnistej dolinie Czarnej Przemszy. Jego początki sięgają drugiej połowy XIII wieku, kiedy to w związku z lokacją miasta tutejsi kasztelanowie wznieśli drewniano-ziemną siedzibę obronną. Na jej miejscu w początkach XIV wieku książęta bytomscy wybudowali gotycki, murowany zamek. Był on jedną z głównych siedzib książąt bytomskich, następnie cieszyńskich, a przez krótki okres czasu siedzibą książąt świdnicko-jaworskich. W 1443 roku zamek został sprzedany przez Wacława, księcia cieszyńskiego, biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu. Odtąd stał się siedzibą władz administracyjnych prawie niezależnego księstwa siewierskiego, którego książętami na mocy osobnej elekcji byli każdorazowo biskupi krakowscy. Zamek przebudowany w stylu renesansowym w XVI wieku i barokowym na przełomie XVII i XVIII wieku był użytkowany do początku wieku XIX, a następnie opuszczony samoistnie popadł w ruinę. Najlepiej zachowanymi częściami zamku jest basteria bramna o funkcji barbakanu oraz wieża zwana szlachecką. Barbakan zbudowany z kamienia łamanego na planie prostokąta o półkolistym zamknięciu bronił dostępu do bramy znajdującej się w przyziemiu wieży. Wieża zbudowana została z cegły, kamienia łamanego i bloków kamiennych. Do połowy XIX wieku była pokryta wysokim, dwuczęściowym, barokowym hełmem. Thank you.
świecie, w którym od 2005 roku funkcjonuje Izba Tradycji i Kultury Dawnej. Jest to późnoklasycystyczny budynek parterowy z patriatkami, dwutraktowy, z sienią na osi, usytuowany obok kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Został wybudowany jako dworek na przełomie XVIII i XIX wieku przez siewierską rodzinę Franków. W drugiej połowie XIX wieku, po utracie przez Siewierz praw miejskich i wyburzeniu ratusza, został wykupiony ze środków pochodzących ze składek mieszkańców na siedzibę gminy. Po II wojnie światowej budynek przeznaczono na przedszkole. Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu mieści się na historycznym trakcie księstwa siewierskiego. Stanowi ogólnodostępne dobro kultury, której zadaniem jest kultywowanie i propagowanie dziejów ziemi siewierskiej. W izbie znajduje się blisko 2000 eksponatów obejmujących rzemiosło dawne, zabytki archeologiczne, prace malarskie, rzeźbę, rękodzieło artystyczne oraz makieta Zamku Siewierskiego odzwierciedlająca jego stan z końca XVIII wieku i makieta XVI-wiecznego ratusza miejskiego. Izba prowadzi sprzedaż pamiątek oraz publikacji książkowych. Cechy, które działały w Siewierzu na przestrzeni stuleci, mają swoje ekspozycje i warte są zgłębienia wiedzy o nich. Cechy garnicarski, bednarski czy szewski to unikatowe ze wszech miar zawody, które w Izbie Tradycji i Kultury Dawnej mają się, jakby świat o nich nie chciał zapomnieć. Zbroje, miecze i oręż z minionych epok, stroje dawne, wspaniałe i unikalne eksponaty. To wszystko warte obejrzenia znajdziecie Państwo w tym szczególnym miejscu. Kościół świętego Macieja Apostoła, rzymskokatolicka świątynia znajdująca się w Siewierzu w stylu barokowo-klasycystycznym, należy do parafii świętego Macieja Apostoła. Kościół wybudowany został w pierwszej połowie XV wieku, w późniejszym czasie dwukrotnie był przebudowywany przez biskupów Piotra Gębińskiego w latach 1647-1657 i Kajetana Sołtyka w latach 1782-1784. Świątynię otacza mur z XVIII wieku z wyróżnioną bramą biskupią. Na siewierskim rynku na uwagę zasługują liczne historyczne zabudowania, m.in. mieszczańska kamienica znajdująca się pod numerem 22, która pochodzi z XVIII wieku. Jest piętrowa i zwieńczona ciekawym falistym szczytem wyróżniającym się wśród innych kamienic. Dach budynku jest dwuspadowy, kryty dachówką. Piwnice oraz jedno pomieszczenie na parterze kryją sklepienia kolebkowe. W kamienicy tej zatrzymywali się znamienici goście. Przy ulicy Zbigniewa Oleśnickiego w Siewierzu nad Czarną Przemszą znajduje się nieczynny już murowany młyn.
W miejscu, w którym teraz jest elektrownia, pierwszy młyn drewniany powstał już w 1865 roku. Aktualny wygląd młyn uzyskał w latach 60. XX wieku i aż do 2003 roku był w nim czynny przemiał. Był napędzany turbiną wodną. Młyn posiadał jedną parę walcy. Piękny napis na belce świadczy, że kamień węgielny pod niego złożyli 23 września 1865 roku Wacław i Tekla z Bańków w Wyderkowie, co podpisał Jan Rydzowski, majster. Potem córka Wyderków Waleria i syn Jana Rydzowskiego Teodor zawarli związek małżeński i weszli w posiadanie młyna. Koniec końców po remontach i zmianach spadkowych obiekt odziedziczył Radosław Kubik i na istniejącym młynie wodnym z wyremontowanym jazem bocznym wybudował elektrownię, którą przyłączył do istniejącej linii napowietrznej. W jazie znajduje się kanał umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody. Jest to swego rodzaju połączenie historii z teraźniejszością. Możemy sobie wyobrazić, jak ważną rzeką była i jest Czarna Przemsza dla Siewierza. Kiedyś była naturalnym obrońcą miasta i była miasta sprzymierzeńcem od czasu, kiedy osadę tutaj przeniesiono. Dodatkowo pełni do dzisiaj funkcję usługową, bo małe elektrownie wodne dają szansę na wykorzystanie lokalnych możliwości produkcji energii oraz mogą poprawić stosunki wodne w okolicy. Na styku korony księstwa prowadził szlak handlowy. Z potrzeby kupiectwa i męstwa powstaje gród targowy. Siewierzem pisana historia od czasów legata Idziego, Anna łako Wiktor gloria i służebności dla niego. Leżąc w początkach bytu, Siewierz wzorując na niej, jak se dał do zaszczytów, jak sa jako kasztelan gród umiejscowił wokół kościoła Jana Chrzciciela.
tworząc stan wiary co ku. W późniejszym czasie nieco Tatarzy paląc przysiekę, ostrożność nową zalecą, by przenieść osadę nad rzekę. W czarnej Przemszy dolinie, lokując swe nowe miejsce, gród siewierski zasłynie, notując prawa miejskie. Więcej odpraw miejskich spisano w dokumencie Districtu Severiensis, przybito tam pieczęcie. Bytomskim w swoim czasie, książętom podlegając, Siewierz najlepiej ma się, dystrykt od nich sprzedając. Powstając jako księstwo, lennem czeskim będąc, przedane zostaje męstwo, biskupstwu go nie szczędząc. Pierwszym siewierskim księciem zostaje biskup rzeszowski, z jego władzy poczęciem sąd staje się ludzki i boski. Pełną władzę i sądy posiadając w swym ręku, mógł kształtować poglądy i ludność chronić od lęku. Siewierz w dalszej historii nadawał przywileje w szlachectwie i w jej glorii, w swym blasku się ogrzeje. Należąc do korony, swoje wojsko posiada, służące do obrony własny i sąsiada. Siły handlu i miecza, gromadzonego bogactwa, nikt dzisiaj nie zaprzecza, jak i tamtego władztwa. Siewierska wielka chwała do obrad Sejmu Wielkiego rozrastała i trwała do wieku XVIII. Dla centra wpływów i władzy historia pokazuje, królowie bywają nadzy, a pamięć pokutuje.